Dobry wieczór Państwu, Paulina Bilińska, witam i zapraszam na program Republika Wieczór. A dziś w programie. Unia Europejska zapowiada przyjmowanie ponad 4 milionów migrantów rocznie z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Część z nich już za 2 lata trafi do Polski, chyba że zapłacimy 20 tysięcy euro za nieprzyjętą osobę. To skutek paktu migracyjnego przyjętego przez Europarlament. Za głosowali m.in. europosłowie z Polski wybrani z list Koalicji Europejskiej. Polak zastrzelony w Sztokholmie na oczach syna. Sprawcami mordu byli młodzi ludzie ze środowisk imigranckich. Tą potworną zbrodnią żyje cała Szwecja. Ceny paliw na stacjach benzynowych w Polsce wciąż rosną. Paliwo miało kosztować niewiele ponad 5 zł, tymczasem w wielu miejscach kraju cena litra benzyny i oleju napędowego przekracza już 7 zł. Specjaliści branży paliwowej są zgodni. Jeśli rząd nie obniży podatków, ceny będą jeszcze wyższe. Parlament Europejski przyjął pakt migracyjny. Oznacza to, że albo Polska będzie przyjmowała nielegalnych migrantów, albo będzie płaciła surowe kary. Solidarność w kwestii migracji będzie obowiązkowa tylko dla wszystkich państw członkowskich. Donald Tusk zapowiedział, że mimo że Europarlament opowiedział się za programem, Polska nie wyrazi na to zgody. To, co jednak może martwić, to, że słowa szefa rządu nie współgrają z jego dotychczasowymi czynami. Wczoraj granicę polsko-białoruską usiłowało przekroczyć ponad 400 nielegalnych migrantów. Paweł Błoch. Zamachy terrorystyczne, wzrost przestępczości, także ataków na tle seksualnym i powszechna utrata poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców zachodniej Europy to cena, jaką płacą Niemcy, Francuzi czy Szwedzi za dotychczasową politykę migracyjną. Zachodzi konieczność postawienia pytania, czemu to ma służyć. Ano, lewicowo-liberalny mainstream de facto dąży do tego, żeby doprowadzić do dekompozycji społecznej w Unii Europejskiej. Wkrótce tak może wyglądać codzienność także na ulicach polskich miast. Parlament Europejski przegłosował dziś tak zwany pakt migracyjny. Dokument, na podstawie którego państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, będą musiały przyjmować co roku określoną liczbę nielegalnych imigrantów albo płacić olbrzymie kary. Nowe przepisy zmieniają wszystko i zmieniają to od razu, ale w dłuższej perspektywie pakt migracyjny jest obarczony dużym ryzykiem, na przykład takim, że osoby przydzielone do danego kraju i tak będą migrować wewnątrz Unii Europejskiej. Donald Tusk przekonuje, że jego rząd nie zgodzi się na obowiązkowe przywożenie nielegalnych imigrantów do Polski. Głównym zadaniem instytucji europejskich i państw narodowych jest ochrona terytorium i kontrola granicy. Nie ma polityki migracyjnej bez skutecznej kontroli na granicy i bez skutecznej ochrony swojego terytorium. Jednak jeszcze jako szef Rady Europejskiej Tusk groził Polsce karami, kiedy ówczesny rząd Prawa i Sprawiedliwości jako jeden z nielicznych w Europie sprzeciwił się polityce multikulti. Populacja różnych narodów w Afryce, w Azji jest tak wielka, że ten proces stworzy taką funkcję wykładniczą napływu, że za chwilę tu już Europy nie będzie. Pytanie o politykę migracyjną było jednym z czterech, jakie pojawiły się na kartach październikowego referendum. Wielu Polaków, głównie wyborców Koalicji Obywatelskiej, zrezygnowało z prawa do samostanowienia w tej sprawie, wobec czego referendum nie ma mocy prawnej. Konrad Wąż, Telewizja Republika. 39-letni Polak zastrzelony w Szwecji. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem w Sztokholmie po tym, jak mężczyzna zwrócił uwagę grupie młodzieży. Zginął na oczach 12-letniego syna. Na ten temat mówią wszystkie szwedzkie media. Według relacji mediów mieszkający w Sztokholmie Polak będący w drodze z dzieckiem na basen w dzielnicy Skarholmen spotkał grupę młodzieży w tunelu pod wiaduktem między mężczyzną a nastolatkami ze środowisk imigranckich. Doszło do wymiany zdań, a następnie w jego kierunku padł śmiertelny strzał. Największe szwedzkie gazety piszą, że Polak już wcześniej kontaktował się z policją w sprawie młodzieżowych grup, które handlują narkotykami. Nie chciał, aby jego syn dorastał w takim środowisku. Szwedzi są poruszeni tragedią. W miejscu tragedii składają kwiaty, zapalają znicze. Swój przyjazd zapowiedział też premier Szwecji. O zabójstwie Polaka w Sztokholmie, przestępczości w Unii Europejskiej i pakcie migracyjnym rozmawiali goście Katarzyny Guńskiej w programie W Punkt. Został zastrzelony Polak,
niespełna 40-letni ojciec, który jechał na rowerze razem ze swoim synem i właśnie zginął na oczach 12-letniego dziecka. Został zastrzelony przez gang imigrantów. Zresztą wcześniej już był aktywny, jak to mówiły szwedzkie media, obywatelsko, bo zgłaszał już też szwedzkim służbom bezpieczeństwa, szwedzkiej policji, działania właśnie gangów migrantów, które w jego okolicy miały miejsce. A to wszystko dzieje się dosłownie w momencie, kiedy Parlament Europejski dał zielone światło na pakt migracyjny. Wiemy, że konsekwencją tego paktu migracyjnego będzie po prostu większa grupa uchodźców, tak zwanych uchodźców, również w Polsce. Pani poseł Małgorzata Golińska z Prawa i Sprawiedliwości, jak patrzy i na to dramatyczne wydarzenie, ja tylko powiem Państwu, że na miejscu tej tragedii, tego morderstwa był również premier Szwecji, więc ta sprawa w opinii publicznej, w debacie publicznej szwedzkiej bardzo mocno rezonuje. Przede wszystkim niezwykle przykra sprawa i żałuję, przekazuję kondolencje rodzinie. No, stało się to jeszcze na oczach dziecka. Natomiast no, niestety, jak widać, Unia Europejska nie radzi sobie z migrantami, nie radzi sobie z sytuacją przyjmowania tych, którzy przyjęli wcześniej zaproszenie Angeli Merkel wiele, wiele lat temu. I pomimo tego, że próbuje nam się wmówić, że sytuacja jest mniej czy bardziej opanowana, to tak się nie dzieje. To te państwa, które przyjęły do siebie migrantów jakiś czas temu w dobrej wierze, bo przecież wiemy, że Szwedzi szczególnie byli takimi liderami w otwieraniu swoich granic i przyjmowaniu ludzi, od już dłuższego czasu dostrzegają, że przyjęli i nie opanowali sytuacji na tyle, żeby nie stać się nagle gośćmi we własnym kraju. Rzeczywiście, zwłaszcza Szwedzi, bardzo trudno sobie radzą z takimi imigrantami, którzy chcą jakby wykorzystywać tę pomoc społeczną, dlatego że to się dzieje. Tam Szwed ma taką naturę i tak został wychowany, że jeżeli on na przykład traci pracę i przechodzi na zasiłek, to jego jedynym życiowym marzeniem jest jak najszybciej wrócić do pracy i jak najkrócej być na utrzymaniu państwa. Podczas gdy rzeczywiście ci imigranci w Szwecji, to oni wcale nie chcą iść do pracy. Oni chcą żyć na koszt państwa, najlepiej do śmierci. Ja zwracam uwagę, że może sobie i żyją na koszt państwa, ale dodatkowo jeszcze zajmują się po prostu działalnością przestępczą i to jest już zupełnie inny koszt. To już jest zupełnie inna kwestia. W Brukseli są też dzielnice, gdzie policja się boi wejść. Dokładnie. Pani poseł cytowała statystyki z Niemiec. I muszę powiedzieć, że ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. No dlatego, właśnie, że policja musi sobie poradzić. Być może niedługo będziemy poznawali na własnej skórze, jak to działa. W Sejmie odbyła się debata dotycząca projektów aborcyjnych. Dwa z nich złożyła Lewica. Jeden depenalizuje aborcję i pomoc w niej. Drugi umożliwia zabójstwo dziecka do końca 12 tygodnia ciąży na życzenie. Podobne założenia ma projekt Koalicji Obywatelskiej. Trzecia Droga chce zmienić wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, który orzekł o niekonstytucyjności przepisów dotyczących aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu. W obronie życia przez cały dzień protestowały środowiska pro-life. Gorąca debata w polskim parlamencie. Temat bardzo ważny, bo temat aborcji. Cztery różne projekty z czterech różnych, można powiedzieć, politycznych stron. Lewica chciałaby dekryminalizacji aborcji całkowitej. Drugi projekt to dozwolona aborcja do 12 tygodnia życia dziecka. Podobny złożyła także Koalicja Obywatelska i jest także projekt Trzeciej Drogi, który mówi o tym, by przywrócić kompromis aborcyjny sprzed kilku lat. W jaki sposób zagłosują politycy? Czy opowiedzą się za życiem? Dzisiaj sprawdzam. Lewica składa ustawę dotyczącą dekryminalizacji pomocy w aborcji, bo aborcje były, są i będą. Przez większość mojego życia żyłam i mieszkałam w państwie, które nie szanuje moich praw, które nie daje mi żadnej możliwości wyboru. Mam żal do koleżanek z Lewicy, że prawa kobiet zostały spłaszczone do kwestii tylko i wyłącznie
aborcji. Ja wam gwarantuję, że jest mnóstwo Polek, z którymi nawet rozmawiałam, ale myślę, że jest ich zdecydowana większość w Polsce, które absolutnie nie mają tego zdania, które wy tutaj przedstawiacie. Lewica naciska jednak koalicjantów na aborcję na życzenie. Dla jej elektoratu to postulat numer jeden. Wreszcie się okaże, kto jak myśli, bo przecież lewica nie poprze nigdy projektu związanego z powrotem do tego, co było przedtem. Czyli aborcja na życzenie kontra życie. Lewica składa projekt depenalizacji aborcji, aborcji dozwolonej do 12 tygodnia życia dziecka. Koalicja Obywatelska chce natomiast finansowania aborcji do 3 miesiąca ciąży. Musimy stanąć po stronie kobiety i zapewnić jej odpowiednie warunki do świadomego rodzicielstwa, do poczucia bezpieczeństwa. O ile opieka okołoporodowa i życie i zdrowie matki, ale i dziecka są kwestiami bezsprzecznie najważniejszymi, finansowanie aborcji już nie. Aktywistki często stawiają swoje prawa ponad prawa dziecka i wbrew logice mówią o aborcji jako prawie człowieka, jako prawie matki. Aborcja kończy jednak przecież życie innego człowieka. Za dokonywanie aborcji w innych krajach aktywistki wystawiły nawet rachunek. 50 milionów jesteście winni nam, proszę, za to, że płacimy ludziom za aborcję. Trzecia droga chce referendum i powrotu do tak zwanego kompromisu aborcyjnego sprzed 2020 roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się o przesłance eugenicznej do przerywania ciąży. W tej sprawie nadal jasno wypowiadają się konstytucjonaliści. Jednak dobro rozwijającego się dziecka ma przewagę. Te projekty, które zawierają tak zwane aborcje na żądanie, nie są zgodne z konstytucją. Argumenty, które padają za aborcją, są bulwersujące. Jak te o zbyt małym mieszkaniu i obniżeniu jakości życia, które podawała piosenkarka Natalia Przybysz, czy Iwona Hartwig, która walcząc o prawa niepełnosprawnych, w kontrowersyjnych słowach namawia do aborcji. Dziś powiedziałabym kobiecie, która ma urodzić niepełnosprawne dziecko, żeby tego nie robiła. Będę głosowała za legalną aborcją do 12 tygodnia. Nie nam decydować przede wszystkim o tym, żeby zabijać nienarodzone dzieci. A więc myślę, że koalicja 13 grudnia w swoim gronie będzie opowiadać, jakże to jest ważne, jak jest to ochrona praw kobiet. A kiedy politycy debatują w Sejmie, pod Sejmem msza święta i pikieta w obronie życia. Nie chcę, żeby w Polsce było legalne, barbarzyńskie prawo, które zabija człowieka bezbronnego, najmniejszego, który nie ma swojego prawa głosu jeszcze. Życie zaczyna się, jego ochrona zaczyna się w chwili poczęcia. Jeżeli to dziecko można zabić, można odebrać prawa każdemu z nas. Politycy o prawie do aborcji zadecydują jutro. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika. A już w najbliższą niedzielę, 14 kwietnia, ulicami Warszawy przejdzie Narodowy Marsz Życia. Uczestnicy wyruszą z Placu Zamkowego o 12.30. To nie jest zwykły marsz, nie jest marsz jeden z wielu. Przed nami są bardzo ważne wybory, bardzo ważne decyzje. To, co się dzieje w Sejmie, to, co się dzieje, jeśli chodzi o planowane projekty ustaw czy rozporządzeń, pokazuje, że jesteśmy w bardzo trudnym momencie. Jesteśmy przekonani, że musimy być razem, silni i nie możemy się jakby cofać, bo mówiąc językiem piłkarskim trochę, no w takich sytuacjach nogi się nie odstawia. O ochronie życia nienarodzonych i aborcji rozmawiali politycy w programie Miłosza Kłeczka. Ja mogę powiedzieć dzisiaj tylko o sobie, tak, że ja jestem przeciwnikiem tych wszystkich czterech projektów ustaw i ja będę głosowała przeciw. A powiem dlaczego. Dlatego i ja zawsze to powtarzam i będę powtarzała. Ja jestem za życiem. I teraz zarzuca mi niektóre koleżanki z Lewicy, z Platformy, że przecież ja jestem posłem i powinnam tutaj głosować tak, jak społeczeństwo chce. Ja mam swoich wyborców. I moi wyborcy oczekują ode mnie, bo ja mam z nimi kontakt, że ja właśnie tak się zachowam. Ja inaczej się nie mogę zachować, bo to oni mnie wybrali. I lewica też nie ma prawa mówić o tym, że mówi w imieniu wszystkich kobiet. Jedną rzecz, bo jest bardzo dużo kobiet, dzisiejszy rząd, które niestety nie zgadzają się z poglądami lewicy. Nie muszą dokonywać aborcji.
Bo prawo do aborcji nikogo do niej nie zmusza. Dobrze, ale my, proszę, pani jest niewierząca, my jesteśmy wierzący. I proszę pani uszanować. A pani i sprawa. I może pani, pani nie dokonywać aborcji, ale pan, ani pani koleżanki, może pani dokonywać sobie w, nie wiem gdzie, w Czechach. Właśnie, może sobie pani no dokonywać. Właśnie. Natomiast my w Polsce będziemy bronić życia. Obywatelka musi dlatego, wyjeżdżać, że musi to jest zgodnie z moim sumieniem. W cywilizowanym świecie kobiety mają prawo decydować o aborcji do 12 tygodnia. No bo prawo chroni życie, każde życie. I o takim prawie, a to w tych Czechach, do którego pani Polki wysyła, kobiety, które jeszcze się nie urodziły, decydowali w tym sejmie czeskim, niemieckim i w tych innych krajach. Ale jesteśmy dojrzałymi ludźmi. Ale mnie nie interesują Czechy, Niemcy, mnie interesuje Polska i nasze polskie dzieci, które są w łonach matek. Polskie dzieci w łonach matek. Ja będę broniła polskie dzieci, szanowni państwo, w łonach matek. Bo te dzieci też potrzebują ambasadorów, żeby właśnie one chcą żyć. Czarne chmury nad Włodzimierzem Czarzastym, o sporach w koalicji rządzącej i szansach na stanowisko marszałka Sejmu dla lidera Nowej Lewicy rozmawiali goście Katarzyny Guńskiej w programie W Punkt. Pan poseł Kamil Wnuk z Polski 2050. Pan Włodzimierz Czarzasty będzie marszałkiem Sejmu? Powiem szczerze, że pan Włodzimierz Czarzasty jest posłem na Sejm z mojego okręgu wyborczego, z tego ja też jestem, z Sosnowca. Z tym, że ja w przeciwieństwie do pana posła, pana marszałka Czarzastego jestem mieszkańcem Sosnowca, no a pan po prostu startował z tego okręgu i dostał się, ale też nie najlepszym wynikiem, tylko rzeczywiście nie miał aż takiego poparcia społecznego, jakiego się spodziewał. Czyli pan nas podprowadza do jakiej informacji? Znaczy ja osobiście uważam, że osoba, która będąc liderem dużej, czwartej, piątej partii politycznej w Polsce, nie potrafi wygrać wyborów w okręgu wyborczym, który startuje z pierwszego miejsca, z innym kandydatem z ostatniego miejsca, to niekoniecznie musi być dobrą kandydaturą na długą osobą w państwie, tak? No ale przepraszam, ale przecież państwo już się podpisali z nim tą umowę. Tak, podpisaliśmy umowę. To przecież on był wtedy po wyborach, to tak, państwo wiedzieli, jaki on miał problemy wewnętrzne Lewicy, to są ich problemy. Ja kibicuję naszym koalicjantom, żeby sobie te problemy rozwiązali. Nie, ale ja rozumiem, ale pan Czarzasty jaki jest, taki był. Z takim wynikiem wszedł do Sejmu, nic nie było. To teraz państwo go chcą trochę, przepraszam, wyrolować? Ja nikogo nie chcę wyrolować. Z tej rotacji? Powiem tak, my nie mamy żadnego wpływu na inną partię polityczną. Nie, ale ja rozumiem. Partia ma swoje władze i to oni sobie wybierają. Ale to jednak przedstawiciel trzeciej drogi powiedział, że ta rotacja to jednak bez sensu by była. Znaczy, ja osobiście uważam, ale to jest moje zdanie, ja rozumiem, nie uważam się teraz w imieniu partii, tylko w imieniu swoim, że jak chodzi o konkretnego tego wymienionego pana, niekoniecznie nadaje się na taką funkcję. To jest moja prywatna opinia. Partia Czarzastego ma niewątpliwie zbyt wielu ministrów w stosunku do Polski 2050. No to nie tylko mu fotel marszałka zabrać, ale jeszcze ministrów. I tak się stanie. O, no dobrze. Pani poseł Małgorzata Golińska, Prawo i Sprawiedliwość. Tylko jedno zdanie, pani poseł. To co z tą Lewicą i co z tą koalicją? Niech się kłócą, niech się rozliczają wzajemnie, niech wypływają takie informacje, jak to wszystko wygląda w środku. Dla mnie najważniejsze jednak jest to, że w ostatnich wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że jest najmocniejszą partią w Polsce, że wbrew temu, czego się oczekiwało po wyborach, że pójdziemy gdzieś w niebyt, że z nas nawet jest dążenie do tego, żeby nas zdelegalizować, to jednak stoi za nami murem kilka milionów Polaków. Miało być więcej pieniędzy w portfelach Polaków i niższe ceny w sklepach i na stacjach benzynowych. I wszystkim nam miało żyć się lepiej. Nie będzie. Po obiecywanej przed wyborami przez Donalda Tuska benzynie po 5,19 zostało już tylko wspomnienie. Premier stwierdził ostatnio, że tu cytat, nie bierze odpowiedzialności za ceny benzyny, bo to nie jest decyzja premiera. A miała być jedna prosta decyzja, no i już nie jest. Z ust polityków koalicji 13 grudnia padają też zapowiedzi wycofania się z kolejnych obietnic. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska wycofała projekt ustawy o bonie energetycznym, który miał być pomocą dla najuboższych po lipcowych podwyżkach cen energii. Konrad Wąż.
Ponad 7 zł za litr benzyny i tyle samo za litr oleju napędowego. Tyle muszą dziś zapłacić kierowcy na polskich stacjach benzynowych. No raczej chyba nie jest możliwe, żeby było za 5,19. Na szczęście gaz stoi na razie w miejscu. Mamy auto na gaz, więc gaz na razie stoi w miejscu. Tego się trzymajmy. Jeżdżę samochodem, ale powinno być zniżka. A jak jej nie ma, no to błąd Tuska. Błąd Tuska, bo to Tusk w czasie kampanii obiecywał paliwo po 5,19 zł. Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że benzyna jest naprawdę po 5 zł. I to nie są żadne cuda. A gdyby pan był premierem, to ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem 5,19. I mogę to dzisiaj powtórzyć. Wiem, na czym polegają te mechanizmy. Wystarczy jedna prosta decyzja, żeby benzyna w Polsce kosztowała nie ponad 6 zł, tylko 5 zł. Dzisiaj Donald Tusk jest premierem, ale na tym umowa z wyborcami się kończy. Ja nie biorę odpowiedzialności za ceny benzyny, bo to nie jest decyzja premiera. Chodzi jednak nie tyle o cenę paliwa, co o odpowiedzialność za słowo. Dziwię się ludziom, że wierzą w te banialuki pana Tuska i mam nadzieję, że zmienią zdanie i nie wiem, coś się zmieni tutaj w kraju, bo myślę, że idzie ku gorszemu. Tym bardziej, że sytuacja na rynku paliw sprzyja obniżaniu cen. Wtedy baryłka kosztowała 120 dolarów, a cena dolara to była około 4,50 zł. Dziś tak naprawdę baryłka kosztuje 89 dolarów, a cena dolara to jest 3,93. To nie wszystko. Od kwietnia do 5% wzrosła stawka podatku VAT na żywność, a z końcem czerwca przestaje działać energetyczna tarcza antyinflacyjna. Będzie stabilnie i będzie akceptowalnie. Wprowadzamy stabilnie i akceptowalnie to znaczy ile? Stabilnie i akceptowalnie. Panie redaktorze, tak jak powiedziałam, to jest pewien proces, który trwa. Ceny energii mogą wzrosnąć drastycznie, a projekt ustawy o bonie energetycznym, który miał pomóc najbiedniejszym, został właśnie wycofany z prac legislacyjnych. Donald Tusk będzie tłumaczył to w ten sposób, że to wszystko wynika z błędu poprzedniej ekipy i nie może realizować tych swoich wspaniałych planów. Ale to już jest coraz mniej skuteczne. Dokładnie o tym nam, dokładnie to pokazały nam ostatnie wybory samorządowe i żółta kartka, jaką Tusk dostał. Wybory do sejmików województw wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 34,27% głosów. Koalicja Obywatelska uzyskała o prawie 4 punkty procentowe mniej głosów. Konrad Wąż, Telewizja Republika. O oszustwie premiera w sprawie cen paliw dowiedzieli się Państwo dzięki nam, bo to nasz reporter dopytywał Donalda Tuska o jego obietnice w czasie kampanii. W sieci aż wrze o tym, jak szef rządu bardzo zdenerwował się na dociekliwe pytania naszego dziennikarza. Zauważyła to współpracownica Tuska, która zagroziła Adrianowi Boreckiemu, bo o niego chodzi, że nie wpuści go na następną konferencję premiera. To standardy białoruskie, tak komentuje środowisko dziennikarskie. Jeśli chodzi o odpowiedzi na pytania, Donald Tusk przed wyborami i po wyborach to dwie różne osoby. Każdy z Państwa będzie mógł zadać oczywiście pytanie i to jest standard, któremu będę także wierny w przyszłości. Bardzo chciałbym, wiem, że będzie bolało czasami, ja nie mam żadnych iluzji, że to będą zawsze przyjemne spotkania dla mnie, przyjemne jeśli chodzi o treść, ale jestem do Państwa dyspozycji. Co z tej zapowiedzi zostało? Poproszę kolejnego rozmówcę. Ale to nie wszystko. Podsekretarz stanu w kancelarii Tuska, Agnieszka Rucińska, widząc niezadowolenie swojego szefa, grozi nam. Nie będziesz chodził na konferencję. Dopytywanie po zdawkowej odpowiedzi jest czymś dla Tuska i jego ludzi niedopuszczalnym. Środowiska dziennikarskie mówią wprost. To tłumienie wolności słowa i ograniczenie krytyki prasowej. Widzimy, że jesteśmy w takim bardzo zwrotnym momencie, jeśli chodzi o wolność słowa, o wolność mediów. Tutaj ten system tak się domyka, żeby nikt taki, kto na konferencji prasowej stanie i zada publicznie pytanie premierowi, na które on nie chce odpowiadać, żeby po prostu ktoś taki na tej konferencji na pewno się nie zjadł. No przecież o tym były te wybory. O tym są te wybory, żeby przez cały czas nie były nam zadawane tego typu pytania. Jakie? Konkretne, które pokazują zakłamanie polityków. Kiedy paliwo po 5,19? Bardzo. Ale kierowcom też pan tak odpowie? Dziękuję bardzo. Nie, panu tak odpowiadam, dziękuję. A co pan odpowie kierowcom? Będzie to paliwo czy nie? Ale politycy koalicji 13 grudnia zamiast odpowiadać na pytania, które zadajemy w imieniu wyborców, zazwyczaj albo uciekają, albo próbują nas zastraszyć. Pan jest nierzetelnym dziennikarzem. Proszę mnie zostawić, bo poproszę straż. Panie senatorze, ja zadaję pytania, naprawdę. Rozmawiam z panem.
No media są po to, by drążyć. Media są po to, by rzetelnie przedstawiać informacje. Media są po to, by pokazywać różne strony danego aspektu, danej kwestii, danej sprawy. Więc wszelkie ograniczenia wolności słowa w Polsce są niedopuszczalne. No ale przecież o to im chodziło, o to, żeby zlikwidować niezależne media. To zresztą postawili sobie za cel jeszcze w kampanii wyborczej. Rafał Trzaskowski mówił wielokrotnie o tym, żeby likwidować TVP Info. Teraz o likwidacji nie ma mowy. Po nielegalnym, siłowym przejęciu mediów publicznych TVP stała się tubą propagandową rządu. Teraz Platformę wspierają. I TVN? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Profesor Donald Tusk był dzisiaj Państwa gościem. To były Fakty po Faktach. I ponownie TVP. Nie mam szampana. W domknięciu przekazu medialnego Tuskowi przeszkadza Republika. Nasi dziennikarze często, jako jedyni, nie boją się zadać niewygodnych pytań rządzącym. Stąd też spotykamy się z utrudnieniami. Podpułkownik Sienkiewicz nie wpuszcza nas na konferencję. Póki nie będę miał pewności, że ta instytucja to jest instytucja dziennikarska, a nie instytucja złodziei, nie widzę żadnego powodu, żeby zapraszać tych przedstawicieli na mojej konferencji. Wyraźnie widać, że obsesja Donalda Tuska stworzy sobie sytuacji, w której nie jest krytykowany, nie dostaje trudnych pytań, zaczyna być wcielana w życie. Dziennikarz jest od tego, żeby reprezentował opinię publiczną, a nie uzgadniał pytania z władzą. To wszystko to jest nie tylko łamanie prawa, ale to jest spychanie Polski w klimaty białoruskie, rosyjskie, no, państwa niepoważnego, państwa, którym łamie się wolność słowa. Bo w demokratycznym kraju wolne media mogą, a wręcz powinny, zadawać trudne pytania. Adrian Borecki, Telewizja Republika. Sprawdźmy, co czeka nas w drugiej części programu. Dziwne zwyczaje w polskim Sejmie. Tajne posiedzenie klubu Lewicy było transmitowane w sejmowej telewizji. Lewandowski i koledzy po fantastycznym meczu ograli w Paryżu PSG 3-2. Rewanż w ćwierćfinale Ligi Mistrzów we wtorek w Barcelonie. Tajne posiedzenie klubu parlamentarnego Lewicy, na którym omawiano m.in. taktykę dotyczącą projektów ustaw aborcyjnych, ukazało się wczoraj w sejmowej telewizji, poinformowała Wirtualna Polska. Taka sytuacja nie zdarzyła się nigdy wcześniej. Ujawnienie przebiegu posiedzenia przed dzisiejszą debatą w Sejmie stawia w lepszej pozycji posłów niebędących w Lewicy. Bo członkowie koalicji znali w ten sposób argumenty Lewicy, zanim padły z mównicy sejmowej. Przyczyną całej sytuacji miał być problem techniczny i nowy system transmisji. Ale czy tak było rzeczywiście, czy może było to zamierzone działanie? Konrad Chmioła. Legalna, bezpłatna aborcja na życzenie do 12 tygodnia ciąży, finansowana przez NFZ, to jedna ze sztandarowych obietnic wyborczych Lewicy. Wczoraj, czyli w przeddzień fundamentalnej debaty parlamentarnej dotyczącej aborcji, tematu, który od tygodni dzieli partię wewnątrz koalicji rządzącej, dochodzi do ujawnienia tajnego posiedzenia klubu Lewicy, na którym omawiano taktykę formacji na sejmowe komisje i plan debaty na sali plenarnej. Rzeczywiście doszło do bardzo nieszczęśliwego incydentu. W związku z tym, że był zmieniany system audiowizualny, on jest stale, jak to się mówi, aktualizowany i modernizowany, no to technicy, którzy to robili, włączyli na chwilę transmisję z tej sali. Nagle włącza się transmisja, można obejrzeć posiedzenie, które nie miało być transmitowane, posiedzenie klubu Lewicy. Jedynym przypadkiem, który mógł tutaj nastąpić, to, że wyszło to na zewnątrz, bo zakładam i myślę, że transmisja miała się odbywać tylko do Donalda Tuska, ewentualnie do marszałka Hołowni. Według doniesień Wirtualnej Polski liderzy Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i szefowa klubu Anna Maria Żukowska w ostrych słowach skrytykowali szefa Kancelarii Sejmu Jacka Cichockiego. Nie wierzą, że ujawnienie posiedzenia klubu było przypadkiem, którym zasłania się Cichocki. Nie buduje to zaufania, atmosfery zaufania, dlatego że zarządza Kancelarią Sejmu minister Cichocki, który jest nominowany przez Trzecią Drogę. Tę samą Trzecią Drogę, która akurat przypadkiem w tym samym momencie, w tym samym tygodniu zgłasza jakieś konieczności rozliczeń Lewicy, renegocjacji, umowy koalicyjnej. Każdy jest oburzony i myślę, że to oburzenie podzielają nie tylko członkowie klubu parlamentarnego Lewicy, ale myślę, że członkowie wszystkich klubów, dlatego że obrady każdego klubu powinny być tajne, poufne, przez nikogo ani nie nagrywane, ani nie transmitowane. Każdy klub, który będzie chciał zorganizować swoje posiedzenie w Sejmie, dwa razy się zastanowi, czy jest to miejsce bezpieczne, godne zaufania i czy te posiedzenia, które powinny ich ustalenia pozostać wewnątrz, nie będą dostępne właśnie dla obecnie
rządzących. Ta chęć inwigilacji, chęć wchodzenia do domów, podsłuchiwania, podglądania, to jest to, co charakteryzuje koalicję 13 grudnia. Jacek Cichocki to bliski współpracownik Donalda Tuska, był szefem MSWiA w poprzednim rządzie PO-PSL. W roku 2008 został sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a ponadto w tamtym czasie objął funkcję sekretarza kolegium do spraw służb specjalnych przy Radzie Ministrów. To on nadzorował wszystkie służby specjalne, no więc ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której człowiek o takim doświadczeniu, takich wpływach, no takiej wiedzy o służbach specjalnych, gdzieś się dopuścił do takiego przypadkowego włączenia mikrofonów w sali, w której akurat odbywały się obrady bardzo istotne dla koalicji rządzącej. Oficjalnie słyszymy, że relacje polityków w koalicji rządzącej są dobre. Między wierszami da się rozczytać, że jest inaczej. Wypierdaj z tym spokojem, Szymonie Hołownio. Trzecia droga i lewica pozostają w konflikcie i trwa gra, kto ma stracić w kolejnych wyborach, tak jak lewica straciła przy okazji wyborów samorządowych. Ta gra toczy się także w sposób brutalny, no i właśnie byliśmy tego świadkami. Jacek Cichocki jako szef Kancelarii Sejmu odpowiada za nadzór nad systemem informacyjnym w budynku. Taki nadzór jest prowadzony w formie elektronicznej w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnością Sejmu. Wcześniej koordynował pracę służb specjalnych i ma wiedzę na temat różnego rodzaju systemów. Pytanie, jak ta wiedza jest wykorzystywana i jak ewentualnie będzie w przyszłości. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. O ujawnieniu przebiegu tajnego posiedzenia klubu Lewicy rozmawiali goście Danuty Choleckiej w programie Gość Dzisiaj. Zupełnie absurdalna sytuacja, która wydaje mi się, i z tego też co mówią posłowie o wiele starsi stażem, którzy mają nie o wiele większy... Nie pamiętają, bo chyba po prostu takiej sytuacji nie było za żadnych poprzednich rządów. Tłumaczenia te oficjalne znamy, że jest to jakiś tam przypadek przy pracy, testowanie systemu. Natomiast to, co bym chciała powiedzieć jasno i dobitnie, to jest w interesie wszystkich partii politycznych, które w tym Sejmie zasiadają, żeby to w ogóle wyjaśnić tam i żeby mieć... Nie wolno robić i żeby... I żeby mieć pewność, że do takich sytuacji nie dojdzie. No bo prawda jest taka, że przecież wszystkie ugrupowania, wszystkie kluby spotykają się w Sejmie, chcą przedyskutować pewne sprawy, to co będzie na posiedzeniu, nawet tak jakieś drobne rzeczy. Życie. Tak, oczywiście i to jest zupełnie normalne. Od tego jest Sejm, to jest nasze miejsce pracy i sytuacja, w której ktoś znaczy ona w domu poselskim, nie, jest, nie jest śmieszna. Ja się uśmiecham, ale to i sytuacja, w której ktoś do w domu poselskim czy w swoim biurze, przełączając kanały, może włączyć transmisję z tego klubu, jest absolutnie niedopuszczalna. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej to powinien być ostoją prawa. Tutaj tworzymy prawo i powinniśmy jako posłowie Rzeczypospolitej Polskiej mieć też warunki do pracy. W tej chwili po tym, co się zdarzyło na klubie Lewicy, tak naprawdę my wszyscy obawiamy się, czy my nie jesteśmy gdzieś tam, no nie chcę powiedzieć. Śledzeni i czy nie nagrywani. No niebywała sytuacja. No do tej pory czegoś, ja jestem trzecią kadencję w Sejmie. No, i tego nie grali też, nie, tak? Tak, tego nie grali, ale też inni posłowie, którzy są wiele lat w Sejmie. No ale cóż, ta nowa władza, nowa jakość. W Wilnie odbył się 9. szczyt i forum inicjatywy Trójmorza. Wśród tematów rozmów m.in. bezpieczeństwo regionu, w tym prezydencka inicjatywa podwyższenia wydatków na obronność, zacieśnianie współpracy transportowej między państwami Trójmorza oraz rozwój relacji transatlantyckich. Na miejscu był nasz reporter Łukasz Żmuta. Mówiliśmy dzisiaj bardzo dużo. Budowa Via Baltiki, budowa Via Carpati, która bardzo szybko posuwa się, w szczególności w moim kraju, w Polsce, gdzie mamy za zadanie wybudować ponad 600 kilometrów tej drogi. Równolegle do szczytu odbywa się także forum biznesu inicjatywy Trójmorza. W dyskusji wysokiego szczebla wziął udział prezydent Andrzej Duda, a także przywódca Litwy Gitanas Nausėda. Warto podkreślić, że w tegorocznym szczycie bierze udział ponad 1000 przedsiębiorców, w tym 130 z naszego państwa. Litwa kończy swoje przewodnictwo w inicjatywie i dla mnie to ogromny zaszczyt, że mogę przekazać
przekazać prezydencję w inicjatywie Trójmorza mojemu serdecznemu przyjacielowi, prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie, który jest jednym z architektów tego projektu. Warto przypomnieć, że w trakcie ubiegłorocznego szczytu w Bukareszcie we wrześniu do inicjatywy Trójmorza dołączyła Grecja. W trakcie tegorocznego szczytu w Wilnie do inicjatywy dołącza Japonia jako partner strategiczny. Smoleński. Minęło 14 lat od tragedii smoleńskiej. Moje kondolencje. Pamiętajmy o wszystkich, którzy zginęli w wyniku działań Rosji. Niech to przypomina nam, że nie można okazywać słabości. Trzeba być silnym. Inicjatywa Trójmorza rozwija się nie tylko dzięki takim spotkaniom jak te dzisiaj w Wilnie, ale to także projekty na szeroką skalę, projekty infrastrukturalne, takie jak Via Carpatia czy Via Baltica. Z Wilna Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Atak nożownika w Bordeaux we Francji. Jedna osoba nie żyje i co najmniej jedna została ranna. Napastnik został zastrzelony podczas próby ucieczki. Do ataku doszło w środę, tuż przed godziną 20 w tłumnie odwiedzanym miejscu nad brzegiem Garony. Na razie nie są znane motywy ani tożsamość napastnika. Policja przekazała, że nic nie wskazuje na to, by był to atak terrorystyczny. Na zamieszczonym w sieci nagraniu widać moment, w którym funkcjonariusz oddaje strzał w kierunku nożownika. Mężczyzna zostaje zabity. Rosja po raz kolejny zaatakowała Ukrainę z powietrza. Użyła 40 rakiet i 40 dronów. 6 pocisków hipersonicznych Kinjal zostało wystrzelonych przez ciężkie myśliwce. Jedna z rakiet trafiła najpotężniejszą elektrownię cieplną w obwodzie kijowskim. Mieszkańcy schronili się w metrze, gdy w stolicy zawyły syreny alarmowe. Pełnoskalowa wojna rozpoczęta w 2022 roku doprowadziła już do śmierci tysięcy ludzi, wysiedlenia milionów i zniszczenia ukraińskich miasteczek. Sąd Najwyższy stanu Arizona przywrócił prawo sprzed 160 lat. Teraz obowiązuje tam praktycznie całkowity zakaz aborcji, poza przypadkami ratowania życia matki. Przez dziesięciolecia kliniki aborcyjne pochłonęły miliony istnień ludzkich. Amerykańscy obrońcy życia szacują, że straty gospodarcze związane z depopulacją przyniosły straty rzędu 7 bilionów dolarów. To 32% amerykańskiego PKB. Dziennik Wall Street Journal zauważa, że decyzja podjęta na pół roku przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych może mieć wpływ na wynik głosowania. Wielu rannych, pozrywane dachy i sieci energetyczne. Policja i Straż Pożarna Luizjany prowadzi akcję ratunkową po tym, jak tornado przetoczyło się przez miasto nieopodal Nowego Orleanu. Według lokalnych mediów wczoraj wieczorem burza spowodowała przerwy w dostawie prądu w ponad 30 tysiącach domów i firm. Nasz personel jest bardzo zajęty, bo staramy się dotrzeć do każdego. Prosimy o cierpliwość. To długi proces. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do radzenia sobie z tej skali problemami, ale staramy się je rozwiązać. Policja wraz ze strażą pożarną przeprowadziła setki akcji ratowniczych. Mamy poważne uszkodzenia w naszej restauracji. Nie wiem, jak długo potrwa odbudowa i jak długo nasz lokal pozostanie zamknięty. Gorące, wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego wdziera się do Teksasu, Alabamy i Luizjany, a tymczasem po zachodniej stronie Niżu z północy napływa chłodne powietrze. Dwie skrajne masy oddziela front atmosferyczny, więc w środku powstają wyładowania, burze i tornada. Narodowa Służba Meteorologiczna potwierdziła, że wystąpiły tornada o sile F1, a maksymalna prędkość wiatru przekraczała 150 km na godzinę. Wraz z tornadem przez obszar kilku stanów przetoczyły się burze, powodując zniszczenia infrastruktury energetycznej. Setki tysięcy mieszkańców pozostaje bez prądu. Stan Rafy na świecie jest dramatyczny. Ona po prostu obumiera. Naukowcy dwoją się i troją, żeby znaleźć sposób na jej uratowanie. W tej misji pomaga sztuczna inteligencja. Masowe blaknięcie koralowców to jeden z tragicznych skutków ocieplania klimatu. Podwodne drony wyposażone w sztuczną inteligencję pomagają naukowcom w gromadzeniu danych o rafach. Wyznaczają obszary, które wymagają szczególnej ochrony. Nowoczesny sprzęt wykorzystywany jest do tworzenia trójwymiarowych map, a ostatecznie do odbudowywania koralowców. Takie drony mogą zejść pod wodę na głębokość nawet 3000 metrów i w wielu przypadkach są skuteczniejsze niż zespół nurków. A kuku? Gotowy na podróż? No to w drogę. Koty pustynne z gdańskiego ogrodu zoologicznego pożegnały polski wybieg i wyruszyły do Francji, gdzie zamieszkają w parku kotów. Nowe środowisko trzeba uważnie zbadać, oczywiście własnymi ścieżkami. Ale jak widać, pierwsze koty za płoty. Ślimak, ślimak, pokaż rogi. I pokazał.
Ślimaczek winniczek, choć we Francji uważany jest za przysmak, w Polsce często wzbudza obrzydzenie i ginie pod podeszwą buta, a przecież jest może nie najpiękniejszy, ale zdecydowanie najwolniejszy. Roztoczański Park Narodowy zachęca do patrzenia pod nogi i uszanowania tempa życia tego gatunku, zwłaszcza że w dalszym ciągu objęty jest on częściową ochroną i można się od niego wiele nauczyć, chociażby właśnie tego, jak zwolnić. Piękna pogoda sprzyja myśleniu o wakacyjnych wyjazdach. Niektórzy już chętnie popływaliby w otwartym morzu i faktycznie niektórym już się wypłynąć udało. Ale nie mówimy tu o kąpielach, a o manewrach na Morzu Południowochińskim. Japonia, Stany Zjednoczone, Australia i Filipiny przeprowadziły wspólne ćwiczenia morskie na Morzu Południowochińskim. Ćwiczenia odbyły się w wyłącznej strefie ekonomicznej Filipin i obejmowały samoloty oraz okręty marynarki wojennej. Manewry odbyły się tuż przed szczytem przywódców tych krajów. Chiny uznają prawie całe to morze za swoje własne terytorium, inaczej uważają inne państwa tego regionu, w tym Filipiny. Spór dotyczy poszczególnych części tego akwenu, bogatego w surowce i kluczowego dla międzynarodowego handlu. Baba z wozu koniom lżej. Temu z Sydney musiało być nadzwyczaj lekko, bo przygalopował aż na peron. Podróżujący nie kryli zaskoczenia. Nic dziwnego, w końcu czekali na nadjeżdżający pociąg, a nie na konia. Ale koń ani myślał ich brać na siodło i pogalopował dalej. Zwiedził dokładnie stację i jak gdyby nigdy nic, chciał się zabrać jako pasażer. Został jednak szybko zabrany, nie w przedziale, a w specjalnym jednoosobowym, raczej jednokonnym wagonie. No, koń by się uśmiał. Podobno potrzeba matką wynalazku, a złodzieje niestety mają potrzebę kraść. No i wynaleźli sposób na okradanie ciężarówek w czasie jazdy. A kradzież ta nie tylko godna jest potępienia, ale też niebezpieczna. Ten nietypowy sposób działania przestępców sprawiał, że nie byli zauważani przez kierowców ciężarówek. Dostrzegła ich jednak kamera znajdująca się na jednej z naczep. Gdy auto włamywaczy zbliżało się do pojazdu ciężarowego, sprawca zrywał zabezpieczenie plandeki, a następnie wchodził do wnętrza naczepy. Po dokonanej kradzieży złodziej przez otwarte okno wracał do samochodu. Za ten ryzykowny i niebezpieczny proceder podejrzanym grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności. Przed wykonywaniem manewru wyprzedzania należy zachować szczególną ostrożność. Przekonał się o tym 40-letni mieszkaniec Siedlec, który nie upewnił się, czy wyprzedzić może i był bardzo blisko czołowego zderzenia z policyjnym radiowozem. Policjanci zostali zmuszeni do gwałtownego hamowania i ukarania nieostrożnego kierowcy mandatem i 8 punktami karnymi. O zachowaniu bezpieczeństwa zapomniał również rowerzysta, który po zmroku poruszał się drogą ekspresową S3. Na szczęście 57-latek trafił na policjantów międzyrzeckiej drogówki, którzy odprowadzili go w bezpieczne miejsce, gdzie mógł dokończyć swoją podróż. Co roku w Polsce raka piersi diagnozuje się u ponad 19 tysięcy kobiet, co oznacza, że każdego dnia ponad 50 Polek dowiaduje się o chorobie, a 15 umiera. Lekarze przestrzegają, warto się badać. Im wcześniejsze stadium nowotworu, tym większa szansa na wyleczenie. Z rakiem piersi trójujemnym, który wymaga niezwykle trudnej i długotrwałej terapii, walczy pani Katarzyna Kosmaczewska. Mama naszego kolegi z telewizji Republika nie poddaje się i walczy o powrót do zdrowia. Bez naszej pomocy może jej się nie udać pokonać tego przeciwnika. Na stronie siepomaga.pl ruszyła zbiórka na terapię, która może uratować jej życie. Można pieszo, można autokarem, ale można też rowerem. Każdy ma swój sposób na pielgrzymowanie. Wiosenna pogoda sprawia, że można połączyć przyjemne z pożytecznym i wybrać się w drogę rowerem na Lednicę. Czy uważa pani, że pielgrzymka rowerowa to jest dobry pomysł? Dobry. Wybrałaby się pani na taką pielgrzymkę? Jakbym miała 20 lat mniej na pewno. Czasem wiek, a czasem czas może stanąć na przeszkodzie, aby wziąć udział w rowerowej pielgrzymce. Jakbym miał czas, to myślę, że tak. No, z tym czasem gorzej. Bo człowiek zapracowany i wie pani, jak to jest w tych czasach. No niestety, ten czas, brakuje czasu. Chęci są, ale czasu brakuje. Jednak większość jest zgodna. Warto trochę potrenować, może wziąć krótki urlop, wyciągnąć rower i ruszyć w drogę. Bo po drodze można doświadczyć wiele dobra. Myślę, że to super sprawa. Jak ktoś jeździ rowerem i lubi to robić, to najlepsza okazja, żeby to zrobić. Zwłaszcza, że termin zachęca. Start 30 maja w Boże Ciało z 4 stron Polski. Warszawy, Gdańska, Wrocławia i Kokotka na Śląsku. Po to, aby 1 czerwca wszyscy spotkali się na polach lednickich i przejechali rowerami przez symboliczną Bramę Rybę.
każda inicjatywa, która w lato trochę zmienia naszą taką optykę patrzenia na wiarę, na wspólnotę, na Kościół, jest dobra. Myślę, że to jest w ogóle świetny pomysł, żeby połączyć aktywność fizyczną, korzystanie z lata i szukanie Pana Boga w takich ekstremalnych okolicznościach. Z podróży rowerem płyną dla uczestników same plusy. Rower jest super, bo przewietrzy się człowiek, dotleni się, ma jakieś fajne nowe pomysły, no nie? Jest to i zdrowe, poznaje się życie, ludzi się poznaje. Czyli rower łączy. Zdecydowanie tak. Nie tylko piłka łączy, ale rower też. Rower łączy. Świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz mówił, że aby kogoś sprawdzić, trzeba go postawić w ekstremalnej sytuacji. Może warto sprawdzić samego siebie. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. Pozostajemy przy transporcie. Dla jednych zło konieczne, dla innych zbawienie, komunikacja miejska. Fakt, bywa spóźniona, nie do końca czysta, towarzystwo też nie zawsze podsuwa ciekawe. Ale są i tacy, którzy komunikację miejską kochają. Dokładnie 44 lata temu powstał warszawski klub miłośników komunikacji miejskiej. Mati Nowak jest nieco młodszy, ale autobusy i tramwaje lubi. No to dziś się z nimi trochę poczubi. Ponoć mają duszę i łatwo się w nich zakochać. Rozumiem to, choć gdy takie modele jeździły po warszawskich drogach, ja nie byłem jeszcze nawet w planach, bo moi rodzice na autobusy mówili brum brum. Są jednak ponoć ludzie, dla których takie maszyny to prawdziwa miłość. O nich jednak nieco później, a na początku spytajmy mieszkańców stolicy, czy faktycznie komunikacją miejską podróżują. Pani często podróżuje komunikacją miejską? Tak. Odkąd sprzedałam samochód, to tylko komunikacją. Nie mam takiej potrzeby. Wszystko mam w zasięgu, można powiedzieć, tam 300-400 metrów. Na, jak to się mówi, ruch jest bardzo wskazany. Tak. Czyli lepiej na piechotę? No jeśli się da, to tak. Czasami z tym 116 przewiozę się, nie? Wygodnie? Tak, nie, wygodnie. 116 to musi być wygodnie. A lepiej autobusem, tramwajem, czy może metrem? Na przykład jak jadę na Wólkę, no to trzeba jechać autobusem, no bo przecież tam metro nie dochodzi, prawda? Chyba prawda. To znaczy nie dojeżdża. A szkoda. Jak się jeździ? Dobrze, no ja nie narzekam bynajmniej, no. Czyli poleca pani? No jak najbardziej, no. Raz, że to i taniej. Nie ma kłopotu z parkowaniem. No a przede wszystkim smrodu takiego nie ma, jak tych samochodów nie jeździ. No. Nie trzeba się rozglądać, uważać. Można sobie usiąść, książkę poczytać. Odpocząć. Odpocząć, dokładnie. Pomyśleć o czymś. O czymś przyjemnym oczywiście. Naturalnie, o czymś miłym. O czymś bardzo miłym można myśleć, podróżując takimi wehikułami. Ogórki, jelcze i karusy. Zawsze interesowały mnie autobusy i tramwaje. Wszystkie te maszyny w małym palcu mam Marcin Żabicki, wiceprezes założonego dokładnie 44 lata temu Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej i jego członek od roku 1986. Kiedyś może było o tyle fajnie, że każdy autobus był inny. Dzisiaj takiej różnorodności nie mamy. Natomiast mamy ogromny skok jakościowy. Ci, którzy pamiętają czasy szarego PRL-u i bardzo zatłoszczone, brudne i niewygodne autobusy, powinni jakby to cenić to, jak nowoczesna, jak wygodna jest w tej chwili komunikacja miejska. Kiedyś te autobusy wyglądały tak. W sumie naprawdę dobrze. Autobus Cabrio, proszę bardzo. O, a to już Chasson, który jeździł po stołecznych drogach w latach 40. tuż po wojnie. Aj, co tam się działo? Wracają wspomnienia z młodości i to zazwyczaj te fajne. To na przykład przychodzą do nas ludzie, którzy chcą przejechać się autobusem, w którym się poznali. Przed na przykład 30 lat i spędzają rocznicę ślubu swojego. Ważne, że swojego. Ale kto by nie chciał takim cackiem wyruszyć we wspólną podróż przez życie? Tony Bennett był legendą jazzu. Jego kariera trwała przez ponad pół wieku i chociaż zakończył swój żywot na tym łez-padole, to i tak nie daje o sobie zapomnieć. Na amerykańską aukcję trafiły właśnie pamiątki z jego życia. Słynny dom aukcyjny Julien's Auctions organizuje dwudniową wyprzedaż przedmiotów pochodzących z 80-letniej kariery wokalisty. Na sprzedaż trafi mnóstwo pamiątek, jego rzeczy osobistych i dzieł sztuki. Tony Bennett był człowiekiem wielu talentów, zasłynął nie tylko swoim śpiewem. Na aukcji będzie można nabyć także obrazy jego autorstwa. Nie zabraknie też słynnego mikrofonu, którego używał podczas występów, czy harmoniki Honera.
Tango in the Shadows to nie tylko koncert, a namiastka Buenos Aires w sercu Polski. Taneczny spektakl w wykonaniu mistrzów prosto z Argentyny rozgrzeje polską scenę, a talent Marcosa Ayali i Paolo Comacho przeniesie widzów w świat pełen namiętności, romantyzmu i dramatu. Tętniące emocjami dźwięki bandeonów, skrzypiec i perkusji będą towarzyszyły słuchaczom przez cały spektakl. Najbliższe widowisko już 15 kwietnia w Katowicach. Jesteście gotowi na wyjątkową opowieść narysowaną ruchem? W podrzeszowskim Sędziszowie Małopolskim rozpoczął się cykl wydarzeń kulturalnych pod hasłem Środowisko Kultury. Jak sama nazwa sugeruje, pewna środa jest na rzeczy, a nawet śród kilka, bo spektakle teatralne, koncerty czy występy kabaretów będą się odbywały w każdą drugą środę miesiąca. Serię spotkań z kulturą rozpoczął monodram aktora krakowskiego Teatru Stu Andrzeja Roga Kamień na kamieniu według prozy Wiesława Myśliwskiego. W kolejce na występy czekają m.in. grupa Rafała Kmity, Krzysztof Antkowski i Jerzy Zelnik. Cyrk na wodzie rozgościł się w Bielsko-Białej. Pierwszy występ już dzisiaj, później Waterland uda się w dalszą trasę. Na publiczność czekają pokazy pod wodą, na wodzie i lądzie. Mieszkańcy Wodnego Królestwa podbiją serca widzów wyjątkowymi sztuczkami i akrobacjami, a o solidną dawkę dobrego humoru dbają klauni. Cyrkowa arena przekształca się w wodną taflę wypełnioną ponad 120 tonami wody. W świecie spełniających się marzeń i fantazji nie brakuje szczypty iluzji. To prawdziwy wodospad emocji, w którym można i warto się zanurzyć. Cóż to były za ćwierćfinały? 4 spotkania, 18 goli, a emocji tyle, że zważyć tego, czy zliczyć, niepodobna. Liga Mistrzów pokazała swoje najpiękniejsze oblicze. Podoba nam się tym bardziej, że jest w nim miejsce także dla naszego Roberta Lewandowskiego. Polak miał udział w zwycięstwie Barcelony nad PSG w Paryżu. Duma Katalonii prowadziła do przerwy 1-0, lecz najwyraźniej zapomniała wyjść na drugą połowę. Błyskawicznie po zmianie stron PSG strzeliło 2 bramki i kroczyło po zwycięstwo. Ostatnie słowo jednak należało do Barcelony, która zadała 2 zabójcze ciosy i zwyciężyła 3-2. Jestem dumnym i zadowolonym fanem FC Barcelony, ale to jeszcze nie koniec, to dopiero połowa drogi. W drugim starciu również lepszy okazał się zespół z Półwyspu Iberyjskiego. Atletico Madryt w meczu dwóch czarnych koni Ligi Mistrzów pokonało u siebie Borussię Dortmund 2-1. Rewanże wszystkich ćwierćfinałów w najbliższy wtorek i środę. Pojedynek na szczycie konferencji zachodniej NBA dla aktualnych mistrzów. Prowadzący w tabeli Denver Nuggets pokonali u siebie wiceliderów zestawienia Minnesota Timberwolves 116-108. Gospodarzy do triumfu poprowadził nie kto inny jak Nikola Jokic. Serb spotkanie zakończył z potężnym double-double. Rzucił aż 41 punktów i dołożył 11 zbiórek. 5 tygodni pozostało do walki, na jaką czeka cały świat boksu. Rękawice w ringu skrzyżują Tyson Fury i Oleksandr Usyk. Atmosferę już teraz postanowił podgrzać popularny król cyganów. Na konferencji prasowej przyznał, że jego rywal padnie na deski niczym Tomasz Adamek. Słabe. W walce roku obaj pięściarze stoczą bój o miano niekwestionowanego mistrza wagi ciężkiej. Król cyganów przyznaje wprost, że rozmiar ma znaczenie. Jest wyższy i cięższy od Oleksandra Usyka i właśnie to zapewni mu spektakularne zwycięstwo i pośle rywala na deski. Wątek rosłych chłopów rozwinął, podając za przykład Tomasza Adamka, którego bardzo ceni, ale Polak w starciu z większym od niego Witalijem Kliczko nie miał żadnych szans. Walka Fury kontra Usyk 18 maja w Riyadzie. Po linie na sam szczyt. Francuska lekkoatletka Anouk Garnier próbowała pobić rekord świata we wspinaczce linowej, wdrapując się na drugie piętro wieży Eiffla na wysokości 110 metrów. Sztuki tej dokonała w 18 minut i czeka teraz na oficjalne potwierdzenie wyników w księdze rekordów Guinnessa. Jak sama przyznała, dla osiągnięcia celu poświęciła rok skrupulatnych treningów. Na koniec smutne informacje z Japonii. W wieku 54 lat zmarł legendarny sumita Taro Akebono. Był pierwszym wielkim mistrzem świata pochodzącym spoza kraju kwitnącej wiśni. Urodzony na Hawajach, Akebono mierzył 203 cm wzrostu i ważył ponad 230 kg. Rangę arcymistrza osiągnął bilansem zwycięstw 566-198. Na koniec odwiedzamy ogród zoologiczny w San Diego na Florydzie. Urodzone 2 lata temu niedźwiedzie andyjskie, zwane także okularowymi, są pierwszymi bliźniakami tego gatunku urodzonymi w zoo od prawie 30 lat. Mimo że w naturalnym środowisku żywią się owocami, pędami, liśćmi i niewielkimi zwierzętami, z okazji urodzin dostali smakołyki, plastry miodu w tykwach. Thank you.
już wszystkie informacje na dzisiaj. Życzę spokojnej nocy i do zobaczenia.